Zapewne każdy początkujący akwarysta morski chciałby mieć tego korala u siebie. A dzisiaj będziemy mówili o Briareum. Wcale się nie dziwię, ponieważ jest to pięknie ubarwiony koralowiec miękki, który w świetle aktynicznym lub niebieskim posiada niesamowicie intensywne zielone polipy. Niższa tkanka jest natomiast koloru fioletowego. Jego budowa też przyciąga wzrok. Pięknie falujące polipy i łatwość w utrzymaniu oraz niska cena sprawiają, że jest jednym z pierwszych koralowców znajdujących swoje miejsce w świeżo założonych akwariach. W naturze można go spotkać w Australii, Indonezji i Morzu Czerwonym. Wymaga wody o temperaturze od 22 do 29 stopni Celsjusza. Natomiast u mnie przy nawet przy temperaturach 30-31 stopni świetnie sobie radzi. Często jest mylony z podobnymi koralowcami miękkimi, takimi jak klawularia. Koral ten lubi mocną cyrkulację wody i silne oświetlenie. Ale u mnie pięknie i szybko rośnie nawet w zacienionych miejscach pod skałą. Jest bardzo prosty w hodowli i nie powinien przysparzać problemów nawet początkującym morszczakom. Jest tolerancyjny, jeżeli chodzi o parametry wody i łatwo znosi podwyższone poziomy azotanów i fosforanu. Przy wyższych poziomach nutrientów szybko rośnie i ładnie polipuje. Ale należy uważać na tego korala, ponieważ potrafi obrosnąć skałę w szybkim tempie, a jego usunięcie nie jest proste. Czasem wręcz niemożliwe. Dlatego powinien być wprowadzony do zbiornika na osobnej skałce, którą z czasem z łatwością obrośnie. Jeżeli o to nie zadbamy, z czasem zdominuje skałę i potrafi zadusić inne korale na swojej drodze. Bardzo ładnie wygląda na dużych połaciach, na dnie akwarium lub porastający na przykład tylną szybę zbiornika. Jego rozmnożenie jest bardzo proste. Wystarczy odciąć kawałek korala i przykleić na przykład kropelką lub małą igłą do innej skałki. Po kilku dniach przyrośnie i będzie porastał nową skałę. Niektórzy akwaryści robią z niego nawet trawnik na dnie swojego akwarium. Briareum nie trzeba specjalnie dokarmić. Odżywia się za pomocą zooksanteli i tak naprawdę do życia wystarczy mu samo światło. Jednak dokarmiany drobnymi pokarmami, na przykład planktonem lub innymi pokarmami dla korali miękkich, bardzo szybko rośnie i się rozmnaża. Koralowiec ten jest świetnym kandydatem dla początkujących akwarystów. Jest dosyć tani w sklepach akwarystycznych i bardzo łatwo jest go zdobyć. Czasami warto zapytać zaprzyjaźnionego akwarystę morskiego o kawałeczek takiego briareum. Wystarczy dosłownie centymetrowy kawałek, aby po kilku miesiącach uzyskać ogromną plantację tego koralowca. Jeżeli nawet dobrze się postaramy i ładnie poprosimy, czasami tego korala możemy dostać nawet za darmo. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film.